że mogę się z Państwem podzielić moimi doświadczeniami. No i chciałem Państwu powiedzieć, że no mam do Państwa pewną pretensję. Zepsuliście mi cały wykład. No myślałem, że spotkam tutaj starszych ludzi, po 60, po 50, którzy z natury rzeczy chorują na choroby kręgosłupa. Cóż widzę? Młodzi, wspaniali, uśmiechnięci ludzie. Więc o czym ja mam tutaj właściwie mówić, prawda? Chciałem się zapytać, kto z Państwa choruje na choroby kręgosłupa? Nikt, prawda? W młodości się tego nie doświadcza. I przeczucie mi podpowiedziało, żeby na dzisiejszym wykładzie powiedzieć Państwu o, położyć może nacisk na profilaktykę. Bo to, myślę, jest najbardziej metoda, która jest najbardziej skuteczna i przynosi najlepsze efekty i, co najważniejsze, jest najtańsza. Szanowni Państwo, tu, tak? Nie działa. A już działało. O. Dobrze, dziękuję. Ja osobiście jestem zafascynowany takim narządem, jakim jest kręgosłup. Uważam, że doskonałość tego narządu, w cudzysłowie mówiąc, jest w naturze praktycznie niespotykana. Człowiek przy swoim ogromnym zaangażowaniu, ogromnej technice, możliwościach technicznych do tej pory nie jest w stanie zbliżyć się nawet do doskonałości, jaką reprezentuje nasz kręgosłup. Wyobraźcie Państwo sobie, jakie siły, jakie obciążenia, przez jaką ogromny czas przenosi ten narząd, a jednocześnie zachowuje ruchomość w wielu płaszczyznach. Zginanie, prostowanie, skręcanie, rotacja. I przez wiele, wiele, wiele lat dźwiga nasze ciało, oczywiście z różnym skutkiem, niektórzy wcześniej, niektórzy później, ale niestety na ten kręgosłup zapadają i daje nam on dosyć mocno, w cudzysłowie, popalić. Niestety, tak jak mówiłem, problem choroby kręgosłupa nie dotyczy tylko i wyłącznie ludzi starszych. Do tej pory uważano, że pacjenci 60, po 60, było to zarezerwowane dla starszych osób, którzy z natury wieku cierpieli na tę chorobę. Niestety tak nie jest. W tej chwili coraz młodsi ludzie, coraz młodsze osoby mają problemy z kręgosłupami. Proszę zobaczyć, jeszcze nie tak dawno, tak mówiłem, 60-50 lat. W tej chwili zgłaszają się do gabinetu 20-30-latkowie z problemami choroby kręgosłupa. Zespoły przeciążeniowe, zespoły dyskopatyczne, rwy kulszowe i tak dalej. Jest to ogromny problem, który jest niestety niezauważalny z bardzo prostego przyczyny. Na to się nie umiera. Choroby kręgosłupa raczej nie powodują zgonu i nie przywiązuje się do tego aż takiej wagi, jak powinno być. Ale niestety jest to czynnik, który jest najczęstszą przyczyną zwolnień lekarskich. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Około 70% ludzi, którzy chodzą na zwolnienia lekarskie, dotyczy właśnie choroby kręgosłupa. Zanim przejdę do omawiania, chciałem Państwu może troszeczkę przypomnieć ze szkoły takie podstawowe dane anatomiczne, jeśli chodzi o kręgosłup. Oczywiście jest to temat rzeka i moglibyśmy tutaj mówić bardzo długo na ten temat. Ja sobie pozwoliłem przynieść... Jak Agatka się nazywa to? Zenon. To jest zenon. Proszę się nie martwić, to jest sztuczne, nie wyciągnięte z nikogo. Także nasz kręgosłup, tak jak widzicie, wspaniały twór, doskonały, który zachowuje ruchomość w wielu płaszczyznach i to posiadamy wszyscy. Kręgosłup pełni w pełni najważniejszą funkcję, czyli funkcję podporową. Dzięki temu narządowi nasze ręce, nasze nogi, nasz tułów zachowuje pion. Jedną z ważniejszych rzeczy jest również ochrona rdzenia kręgowego. Jak Państwo wiecie, że urazy kręgosłupa bardzo często kończą się niestety przerwaniem tego rdzenia i bardzo poważnymi komplikacjami zdrowotnymi. Bardzo się niestety to często zdarza. Niewielki nawet uraz. Słynny taki aktor, który schodząc z konia, zeskakując, uznał kompensacyjnego złamania kręgosłupa
do końca życia był niestety sparaliżowany i poruszał się na wózku. Oczywiście sam kręgosłup to nie tylko krążki i całe struktury twarde, ale również wszystko, co jest związane z kręgosłupem, czyli wiązadła, mięśnie, ścięgna. Bardzo ważny element kręgosłupa i niestety element, który powoduje to, że nasze problemy z kręgosłupem bardzo często mają tam podłoże. Jeśli chodzi o budowę, to oczywiście na samej górze 7 kręgów szyjnych. Ta część kręgosłupa zachowuje największą ruchomość i z punktu widzenia czysto klinicznego najczęściej jest poddana mikrourazom. Następnie 12 kręgów piersiowych, najbardziej, najsolidniej zbudowane części naszego kręgosłupa i ostatnio oczywiście 5 kolejnych kręgów, to są kręgi lędźwiowe i kość krzyżowa, która stanowi jako jedną kość. I niestety w kręgosłupie lędźwiowym najwięcej i najczęściej są jakby problemy z kręgosłupem. Tutaj w związku z tym, że przenoszone są największe siły, tu najczęściej dochodzi do problemów kręgosłupowych. Tu jeszcze chciałbym Państwu pokazać właśnie 7 kręgów szyjnych od C1 do C7, 12 kręgów piersiowych, 5 kręgów lędźwiowych i kość krzyżowa naszego kręgosłupa. Jeśli chodzi o, tak jak mówiłem wcześniej, problemy z kręgosłupem, najczęściej dotyczą one odcinka oczywiście lędźwiowego i szyjnego. Zmiany zwyrodnieniowe i problemy odcinkiem piersiowym najrzadziej są spotykane. Jest to, mówię, tak jak wcześniej, związane głównie z jego budową. Jest to dosyć zwarta struktura, bardzo solidna i kręgi są najmocniej zbudowane. Jakby w tej strukturze najmniej zachodzi zmian zwyrodnieniowych. Aczkolwiek powiem Państwu, że niestety one są też poddawane dużym przeciążeniom, bo między innymi w tych strukturach najwięcej powstaje skolioz, skrzywień kręgosłupa. Głównym ogniwem, proszę Państwa, jest krąg. Jak widzicie, budowa tego pojedynczego segmentu nie jest może jakoś bardzo skomplikowana. Tu oczywiście mamy kręgi, to jest rzut z boku. Tutaj jest krążek międzykręgowy, czyli tak zwany popularny dysk. Jądro miażdżyste, czyli taka struktura przypominająca taki mały kamyk, który jest jakby zatopiony w takim krążku. I oczywiście powierzchnie stawowe, wyrostki kolczyste i w tym miejscu znajduje się kanał kręgowy i tutaj przechodzi rdzeń kręgowy i oczywiście cała ogromna ilość wiązadeł, ścięgien i całego systemu mięśniowego, który to wszystko spala i utrzymuje na miejscu. Dlaczego boli kręgosłup? Jak Państwo myślą? Chciałbym zadać takie pytanie. Jak Państwo myślą, dlaczego mamy problemy z kręgosłupem? Co na to ma wpływ? Co takiego się zmieniło w naszym życiu, że te problemy są coraz większe i dotyczą coraz młodszych ludzi? Jak myślicie Państwo? Popatrzcie Państwo na siebie. Zobaczcie, jak siedzicie. Pierwsza przyczyna. Widzicie? Na początku wszyscy przyszli, siedliśmy prosto i coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Jeszcze parę godzin i wszyscy już by odpłynęli, prawda? Także pierwsza podwyżka. Zaczęliśmy źle siedzieć. Coraz mniej ruchu. Samochody. Wszędzie praktycznie się poruszamy samochodem. Przestaliśmy chodzić. Słynny taki dowcip. Będę chodził. Co się stało? Ukradli mi samochód, prawda? Nasze życie, nasz układ kręgosłupa praktycznie przestał chodzić. Siedliśmy i tak pozostaliśmy. Telewizor, praca, szkoła, samochód. Są kraje, gdzie naprawdę ciężko znaleźć ludzi na ulicach. Miałem okazję być w Stanach Zjednoczonych w tamtym
roku i widziałem, że na ulicach praktycznie nie ma ludzi, wszyscy się poruszają samochodem. 12-14 godzin pozycja siedząca. To jest naprawdę dla kręgosłupa, powiem Państwu, może jest bardzo cierpliwy, bo to wszystko wytrzymuje, ale to powoduje niestety, że nasz ten wspaniały narząd, który znosi ogromne obciążenia, niestety jest w nim coraz gorzej. Tylko w nielicznych przypadkach omawiane kłopoty są związane z urazami lub poważnymi chorobami. Naprawdę jest to znikomy procent urazów. Zwykle są efektem trwającego długi czas niewłaściwego postępowania, wadliwej postawy, nieodpowiedniego ułożenia ciała podczas snu i mało higienicznego trybu życia, to o czym mówiłem. To są główne przyczyny problemu z naszym kręgosłupem. I proszę sobie samemu zadać pytanie, co możemy z tym zrobić, żeby to zmienić. Słucham. Takie pytanie, co to jest nieprawidłowe ułożenie ciała w czasie snu? Dlatego, że już tyle różnych teorii, niby na boku, a na którym, a na plecach. Generalnie nie ma tutaj złotego środka. Każdy powinien sobie sam jakby dobrać na przykład chociażby materac, na którym śpi. Prawidłowe ułożenie ciała to jest takie, gdzie wszystkie krzywizny kręgosłupa, o czym nie wspominałem, mają punkt podparcia. Czyli krzywizna w tej płaszczyźnie lordoza lędźwiowa, wygięcie kifozy piersiowej i lordozy szyjnej. Nasz kręgosłup tutaj akurat, przepraszam, odłożę to, może będę mówił bez mikrofonów, chyba mnie będą wszyscy słyszeli. Nasz kręgosłup, tutaj akurat tego nie widać, ale jego prawidłowe krzywizny powinny być, czyli powinna być lordoza szyjna, czyli takie wygięcie w kształcie litery S, kifoza piersiowa i lordoza lędźwiowa. Oczywiście u każdego człowieka różnie te krzywizny się układają i tak jak pan mówi, idealną pozycją będzie wtedy, kiedy te krzywizny będą miały podparcie. Niestety śpiąc na różnego rodzaju materacach, często naprawdę bardzo wymyślnych. Powiem Państwu z mojego doświadczenia, najlepszy materac jest taki, który jest paradoksalnie najprostszy i najtańszy. Czyli zwykły materac z gąbki poliuretanowej i niezbyt gruby. I taki materac jest najlepszy do spania. Są oczywiście materace na rynku z różnymi strefami zgniotu, takie no, naprawdę no, producenci wymyślają różne rzeczy. Niestety z mojego doświadczenia jest tak, że niektórym pacjentom to nie służy. Wydają 3-4 tysiące na materac i się okazuje, że bardzo kiepsko na tym śpią. Pierwszym przykładem jest taki, jeżeli pan rano wstaje i staje pan z bólem pleców, to znaczy, że prawdopodobnie już coś jest nie z tym materacem. Albo jest za twardy, albo za miękki. I tutaj nie ma takiej idealnej odpowiedzi, bo to naprawdę dla każdego związane jest to między innymi też z budową ciała. Jednego będzie materac bardziej miękki odpowiedni, drugiego bardziej twardy. Nie potrafię Państwu powiedzieć, który materac i jaki będzie najlepszy. Uniwersalny. Najtańszy materac z pionki poliuretanowej. Jedyną jego jest wadą to, że niestety się poci i co trzeba co jakiś czas go wymieniać. Po pewnym czasie po prostu no tam się rozwijają różne, no wiadomo, pocimy się w czasie snu, prawda? On nie jest odpowiednio wentylowany, więc mogą się pojawić jakieś nawet grzyby czy jakieś takie zapleśnienia. To się tak może zdarzyć. Dlatego trzeba go co jakiś czas tam wymienić, ale koszt jego jest niewielki, więc myślę, że jest to problem. Tak. Generalnie na plecach, na boku, prawda? No tutaj nie potrafię panu powiedzieć, każdy ma jakąś swoją, no ja nie mogę kogoś zmusić, żeby ktoś spał na plecach, kiedy przez całe życie spał na brzuchu. Ale generalnie kręgosłup powinien być na całej swojej przebiegu, powinien mieć punkt podparcia. Jeżeli chodzi o kręgosłup szyjny, bardzo fajną rzeczą jest poduszka ortopedyczna. Nie wiem, czy państwo widzieli kiedyś poduszkę ortopedyczną, prawda? W sklepach sprzętem medycznym można kupić takie poduszki profilowane. One właśnie zapewniają podparcie odcinka szyjnego. Bardzo dobrym i są bardzo dobre efekty właśnie w takich szczególnie bólach pochodzenia od kręgosłupowego. Bóle barku związane z kręgosłupem, zawroty, szumy w głowach i tak dalej. Dlatego, że śpiąc na zwykłej poduszce, dużej, małej, zawsze głowa będzie, nie potrafimy jej kontrolować w czasie snu. No to jest praktycznie niemożliwe. Także tutaj no każdy musi sobie jakby dobrać to. Ja moją taką dobrą metodą to było, jak można sobie dobrać materac, jeżeli ktoś jeździ dużo po hotelach i śpi i staje rano na przykład i twierdzi, że ten materac mu odpowiada, no to można zobaczyć, co to jest za materac i sobie taki kupić, bo zdaję sprawę, że nikt nie kupi materaca
i za 3000 i potem go będzie mógł oddać. Także tutaj trzeba sobie takie złoty środek. Generalnie ten materac tej pianki jest naprawdę najlepszy. Także Państwu mógłbym polecić ten materac. Idąc dalej, to oczywiście brak aktywności ruchowej, osłabiające nasze mięśnie przykręgosłupowe, pozbawia nas naturalnego gorsetu osłaniającego kręgosłup. To, o czym mówiłem, najważniejsza rzecz w kręgosłupie to są mięśnie, oprócz oczywiście struktur czysto kostnych. One nam stabilizują i trzymają kręgosłup w odpowiedniej postawie. Co osłabia ten gorset mięśniowy? No właśnie, długotrwałe siedzenie. I drugi czynnik, codzienny stres, jest istotnym czynnikiem wspomagającym ten ból. Stres w tej chwili w literaturze medycznej coraz częściej jakby się pokazują informacje, że ten czynnik właśnie stresowy jest bardzo ważnym czynnikiem w zespołach bólowych kręgosłupa. Do tej pory o tym się nie mówiło. W tej chwili wielu publicystów uważa, że czynnik stresogenny jest jednym z ważniejszych czynników powodujących zespoły bólowe kręgosłupa. Ja mówię zespoły bólowe kręgosłupa, ale to dotyczy wszystko, proszę Państwa. To są zespoły przeciążeniowe, zespoły rwy kulszowej, lumbago, to są jedno jest to samo, różnego rodzaju zwężenia kanału kręgowego. To są wszystko zespoły, tak zwane zespoły bólowe kręgosłupa, bo to są czynniki, które determinują ból naszego kręgosłupa. I oczywiście, jak Państwo wiecie, sytuacja stresowa, gdzie się najczęściej objawia w naszym kręgosłupie, jak Państwo myślicie? Co się dzieje? No przeżywamy jakiś silny stres, prawda? Pierwszy daje znak o sobie właśnie szyja. Tutaj najczęściej. Bardzo prosty sposób, żeby to sprawdzić. Wystarczy podejść, ktoś podejdzie, przepraszam, jeśli mogę, nacisnąć tutaj mięśnie przykręgosłupowe i zobaczyć. Bardzo często one są bardzo tkliwe. Nawet niewielki ucisk może spowodować silny ból. To jest między innymi, jest nawet takie pojęcie w fizjoterapii kręgosłup w stresie. I pierwsze jakby tam taką barierą jest to odczuwania właśnie silnego, przewlekłego stresu, to jest właśnie mięśnie przykręgosłupowe w odcinku szyjnym. I następnie schodzi to oczywiście niżej. To się dzieje płynnie, to nie jest tak, że tutaj nas boli szyja, za 3 dni będzie nas niżej bolało. To jest czynnik, który pracujemy przez cały czas. Ja to między innymi tłumaczę tym, że coraz młodsi ludzie mają z tym problemy. Bo oprócz tego, że właśnie prowadzą niehigieniczny tryb życia w postaci ciągłego siedzenia przed komputerem, mało ruchu, mało aktywności, to jeszcze są niestety poddani ciągłemu stresowi. To nie jest tylko ich stres, ale też ich stres rodziców, otoczenia i tak dalej. Zresztą myślę, że Państwa znany temat, wiecie Państwo, jak młodzi ludzie są teraz mocno zestresowani i jakie mają problemy. I to się odbija już na ich kręgosłupie. To już powoduje między innymi zmiany zwyrodniowe i problemy z kręgosłupem. Zaczyna się tylko od takiego, większość bólów kręgosłupowych, tak jak myślę, że Państwo, którzy mają z tym problem, jeżeli sobie wstecz odtworzycie swoje życie, wiecie, że pierwsze objawy to były tak zwane pobolewania. Gdzieś tam popracowaliśmy, coś zrobiliśmy, na drugi dzień wstajemy i najczęściej coś tam boli, prawda? Ale to przechodziło po 1, 2 dniach, 3, góra tydzień i jakby sprawa została zamykana. Niestety to były właśnie początki tych zmian, które w późniejszych latach już pojawiły się pod postacią czy chorób somatycznych, czyli przepuklin różnego rodzaju i zmian zwyrodnieniowych. To wtedy nasze ciało już nam dawało sygnał do tego, że słuchaj, zwolnij, zacznij o to dbać, żeby nie było potem problemów. Ale wiadomo, jeżeli jesteśmy młodzi, pełni energii, na to najczęściej się w ogóle nie zwraca uwagi i przechodzi się do porządku dziennego na tym. A to już był właśnie początek tych procesów, które w późniejszych latach powodowały tyle kłopotu i problemów z naszym kręgosłupem. Oczywiście, tak jak tutaj, istotnym czynnikiem jest tu czas. Tak jak mówiłem, to wszystko się nie dzieje w ciągu tygodnia. To są często lata, miesiące właśnie takiego trybu życia. Silny stres i brak ruchu. No i niestety następny czynnik, też bardzo ważny, to oczywiście otyłość, która jest, można powiedzieć, plagą dzisiejszych czasów. Może w Polsce jeszcze tego nie widać, ale wystarczy spojrzeć na kraje ościenne, szczególnie na zachód i za wielką wodę i można zobaczyć, jaki problem otyłości jest wśród ludzi. Powiem Państwu tak, każdy kilogram dodatkowy ciała ponad normę to jest 7 kg na kręgosłup. Można sobie to przeliczyć. Jakie przeciążenia musi znosić nasz kręgosłup?
Czasami terapia może polegać tylko na tym, że zrzucimy 3 kg, 3-4 i problemy mogą na jakiś czas zniknąć. Nadwaga w dzisiejszych czasach jest naprawdę plagą, która determinuje właśnie zespoły bólowe kręgosłupa. Oczywiście nadwaga to brak ruchu i stres i tak dalej. Diagnostyka zespołów bólowych kręgosłupa, proszę Państwa, to jest temat ogromny. Na pewno Państwo się spotkali z różnymi metodami diagnostycznymi. Może Państwo uczestniczyli w różnych terapiach, uczestniczyli Państwo, byli u różnych fizjoterapeutów, lekarzy, którzy posługiwali się różnymi metodami. Metod na rynku diagnostycznych naprawdę jest bardzo dużo. Wszystkie są, przedstawiają jakąś wartość. Nie chcę tutaj nikogo jakby oczerniać i mówić, że ta diagnostyka to jest słaba, ta jest lepsza. Każda ma jakieś swoje plusy i oczywiście minusy. Najważniejsze jest, żeby każda diagnostyka prowadziła do jednego fundamentalnego, można powiedzieć, wniosku. Musi uwzględniać całość naszego ciała. Nie możemy się tylko skupić na kościach i mięśniach. Musimy też zajrzeć i spróbować do naszych emocji, do naszego psyche. I dobry terapeuta będzie potrafił to dostrzec. Traktować człowieka, tak jak już wcześniej było mówione, jako całość. Ujęcie holistyczne. Moi koledzy fizjoterapeuci bardzo się przed tym bronią. Uważają, że to jest jakaś taka medycyna. Myślę, że jeżeli będziemy potrafili spojrzeć jako całość na jego emocje, jego ciało, wtedy osiągniemy sukces. I na tej podstawie diagnozować zespoły bólowe kręgosłupa. Nie możemy się tylko skupić na zdjęciach, tomografiach, ale musimy też zajrzeć w nasze emocje, w naszą taką tą drugą stronę i tam, łącząc to wszystko, możemy osiągnąć sukces terapeutyczny. I jeszcze jedno bardzo, proszę Państwa, nie liczcie na to, że terapeuci Wam pomogą. Ja wiem, że to byłoby najlepiej, prawda? Gdybyście Państwo przyszli ze swoim problemem, terapeuta robi w ten sposób, problem znika. Żeby pozbyć się bólu kręgosłupa, wymagana jest praca terapeuty, a przede wszystkim pacjenta. To Państwo musicie sobie, my wszyscy jako pacjenci, bo ja też mogę być pacjentem, musimy sobie pomóc. Terapeuta pokaże Wam tylko drogę, jak do tego dojść, ale całą pracę musicie wykonać Państwo. Nie liczcie na to, że będą cudowne ćwiczenia, cudowne zabiegi, które Was uzdrowią, przychodzimy do domu i życie toczy się dalej, prawda? Jeśli w domu nie będziemy pracować nad swoim kręgosłupem i dbać o niego, to gwarantuję Państwu, że najcudowniejsze zabiegi nie pomogą. Ten problem wróci prędzej czy później. Niestety może wrócić ze zdwojoną siłą. Najpierw się zaczyna od pobolewania, potem jest tydzień rwy kulszowej, coś poboli, potem jest miesiąc, a potem trafiamy do neurochirurga i pan doktor mówi: operacja. I to już jest chyba najgorsza, jakby powiedzieć można, wyrok dla pacjenta, bo jeżeli doprowadzimy się do stanu, ja nie mówię, że operacje są zbędne, ale jeśli chcę Państwu powiedzieć, że tylko 1% zespołów bólowych kręgosłupa wszystkich jest operowalny. Musimy mieć świadomość, że operacja nie załatwi sprawy. Gdyby tak było, to bym Państwa zachęcał, powiedział: zoperujcie się, macie problem z głowy do końca życia. Tak niestety nie jest. 90% pacjentów po operacji, czy odcinka szyjnego, czy lędźwiowego, w ciągu 4-5 lat powraca z powrotem na stół operacyjny. Operacja zawsze się wiąże z ustabilizowaniem, zablokowaniem segmentu ruchowego. Te siły, które działały na ten uszkodzony segment, przenoszą się wyżej. Pacjent ma dyskopatię rwę kulszową na odcinku L5, S1, czyli na połączeniu kości krzyżowej i lędźwiowej. Jest operowany jakąkolwiek już techniką, czy będzie usunięcie krążka, czy będzie stabilizacja tego odcinka przez różnego rodzaju śruby, za kilka lat trafia znowu na stół operacyjny, bo wyższy odcinek jest to samo. Także nie liczcie na to, że operacja załatwi sprawę. Gdyby tak było, bym Państwa tutaj zachęcał, zoperujcie się, problem z głowy, żyjcie sobie dalej. Niestety tak nie jest. Przykre, ale tak jest. Jeżeli sami o to nie zadbamy, skalpel chirurga na pewno, neurochirurga nie pomoże. Proszę Państwa, oczywiście jest diagnostykę zespołów bólowych kręgosłupia stawia się na podstawie badania. Badania czysto akademickie, medyczne w postaci RTG, rezonansu są potrzebne i każdy terapeuta powinien z tego skorzystać, chociażby z tego, żeby wyeliminować choroby, które mogą współistnieć w zespołach bólowych kręgosłupa, chociażby choroby nowotworowe. Miałem takich pacjentów, którzy przychodzili z ewidentną rwą kulszową, bóle kręgosłupa i niestety okazywało się, że po dokładnej diagnostyce, chociażby tej prostej obrazowej, widać było, że są zmiany na przykład nowotworowe.
I w tym momencie już proces leczenia jest zupełnie inny i nie można wtedy pacjenta narażać na niepotrzebne i koszta, i dodatkowe cierpienie. Także tutaj ta diagnostyka obrazowa, czysta akademicka też jest potrzebna i też jest wartościowa, bo nam czasami właśnie potrafi bardzo szybko wychwycić pewne rzeczy, które się toczą ostre, a w badaniu czysto fizjoterapeutycznym mogą umknąć, więc pacjenci, którzy się zgłaszają na wizytę, jeśli mają wykonane RTG czy rezonans magnetyczny, warto, żeby zabrali i żeby było to jako dodatkowa oczywiście informacja dla terapeuty. O, przepraszam, znowu coś tam się włączyło. Chciałbym Państwu jeszcze przy okazji wspomnieć o czymś takim jak badanie STRD, którym się zajmuję już od ponad 4 lat. Staram się wykorzystywać to badanie w mojej pracy fizjoterapeutycznej. Uważam, że przedstawia bardzo dużo informacji, jak jako terapeuta mogę uzyskać o pacjencie. Badanie STRD, może Państwo już słyszeli, może się z tym badaniem spotkali, może ktoś już nawet był poddany takiemu badaniu. Często jest wykorzystywane do oceny takiej ogólnej stanu energetycznego naszego ciała. Ja wykorzystuję to w badaniu czysto fizjoterapeutycznym i używam to w trakcie badania kręgosłupa. Co nam to badanie pokazuje? To badanie jest bardzo proste, bezpieczne przede wszystkim, nie naraża nas na żadne jakieś skutki uboczne. Jest to nic innego jak pomiar ciepłoty naszego ciała i zmiany tych parametrów wydalanego przez nas ciepła. Na tej podstawie możemy opisać wiele czynników, wiele wskaźników, które mogą nam, jako terapeucie, pomóc w uszczegółowieniu diagnozy, jeśli chodzi o choroby kręgosłupa. Badanie jest bezbolesne i, tak jak mówiłem wcześniej, bezpieczne. Każdy może się, nie ma jakby przeciwwskazań do wykonania tego badania, a jest to naprawdę cenna informacja, bo ona nam pokazuje właśnie całościowy układ naszego ciała, czyli pokazuje wpływ emocji, stresu, jak również czysto somatyczny obraz kręgosłupa, więc pozwala nam spojrzeć na człowieka w sposób całościowy i to jest bardzo ważne. Powiem Państwu, że czasami naprawdę nie trzeba użyć dużego bodźca, żeby pomóc człowiekowi w chorobach kręgosłupa. Są pacjenci, dla których nawet rozmowa będzie terapią wspaniałą. Może nie powinien tego mówić, bo może, co to za terapeuta, który... Ale wierzcie mi Państwo, są pacjenci, dla których tylko bodźcem będzie wyciszenie i uspokojenie pacjenta. No bo wiecie Państwo, jak wygląda proces choroby kręgosłupa. Idziecie do lekarza, jest straszenie. Wszyscy nas straszą, a to się skończy tak, a to tak, a to tak. Jeszcze operacją postraszą, więc wychodzimy z taką głową, przerażeni, zszokowani, Boże, co będzie. A tak jak mówiłem, stres jest czynnikiem bardzo ważnym, jeżeli chodzi o choroby kręgosłupa, więc wystarczy takiego pacjenta tylko uspokoić. Ja wszystkich moich pacjentów staram się bardzo pozytywnie nakręcić do tego, że z tą dolegliwością można sobie poradzić i można naprawdę do końca życia naszego żyć z tym i nie poddawać się żadnym zabiegom i operacjom. Tak jak mówiłem, jeśli weźmiemy odpowiedzialność razem, to osiągniemy sukces. Tak jak mówiłem, 1% jest pacjentów, którzy kwalifikują się do operacji. Ja wiem, że jak Państwo pójdą do neurochirurga i zobaczy zdjęcie, to powie na operację. Do ciekawostki Państwu powiem taki, że w Stanach Zjednoczonych przebadano 30 zdrowych mężczyzn, którzy nie mieli żadnych objawów chorobowych, jeśli chodzi o kręgosłup. Na podstawie zrobiono im zdjęcia i dano do odczytu neurochirurgowi. Prawie 80% zakwalifikowano na natychmiastową operację. Bardzo często jest niestety tak, że operuje się zdjęcie, nawet nie widząc pacjenta. Są takie przypadki, słyszałem, że wykonano zdjęcie do operacji, następny. Tak to działa. Więc komponent lękowy jest bardzo silny, no bo jeżeli Państwo usłyszycie od lekarza, że jest konieczna operacja, no to włączają się różne emocje, prawda? Proszę Państwa, jaką przyjmuję strategię w mojej pracy z chorobami kręgosłupa? Przede wszystkim dobieram terapię do pacjenta. Każdy z nas cierpiących na tą dolegliwość potrzebuje innej terapii.
Nie ma uniwersalnej. Nie można powiedzieć, że wszystkim to będzie dobra. Zabiegi fizykalne, dla jednych będą terapia manualna, dla innych będzie McKenzie, dla innych PNF i tak dalej. To są różnego rodzaju terapie fizjoterapeutyczne. Nie ma. Ja uważam, że każdy pacjent jest indywidualnością i dla każdego można, powinno się dostosować terapię. W zależności co chcemy osiągnąć i co poprawić w naszym ciele i naszym kręgosłupie. I na podstawie i badań dodatkowych, i badania STRD możemy taką terapię ustawić. Dla jednego będą to ćwiczenia, dla innego będzie to fizykoterapia, dla innego będą to psychoterapia. Najważniejsze jest, żeby dobrać terapię dla pacjenta. A wiecie Państwo, jak się dobiera terapię w przychodniach, w powszechnej służbie zdrowia, prawda? Dobiera się po prostu przydzielnika, prawda? Jest chory kręgosłup, no to zrobimy mu laser, ultradźwięki, pole magnetyczne, elektroterapię. No, jak mamy środki finansowe, no to jeszcze możemy masaż dołożyć. I takim kombajnem się najczęściej to robi. A czasami wystarczy zastosować jeden zabieg, jeden. I można osiągnąć ten sam efekt terapeutyczny. Bardzo fajną sprawą tutaj wcześniej było mówione, jest terapia czaszkowo-krzyżowa, która tak jakby kładzie duży nacisk właśnie na to holistyczne podejście. Bardzo wspaniały zabieg. Zachęcam Państwa, naprawdę niesamowite doznania i można sobie naprawdę pomóc. Przez niewielki bodziec, bardzo delikatny, spowodować to, że będziemy się czuli świetnie i będziemy pełni energii. Nasze problemy z kręgosłupem będą mniejsze. W procesie terapii chorób kręgosłupa wykorzystuje się metody pracy z ciałem, czyli tutaj cała fizykoterapia, terapia manualna, wszystkie techniki fizjoterapeutyczne. Na pewno się Państwo z tym spotkali, słyszeli i to jest jakby dostępne. Metody pracy psychologicznej, to o czym mówiłem również. Tutaj w tym zespole terapeutycznym również powinien uczestniczyć psycholog. Dietetykę spersonalizowaną, czyli problem nadwagi, otyłości. I metody indywidualnych ćwiczeń leczniczych. I to jest też bardzo ważna rzecz. Nie wszystkie ćwiczenia są dla wszystkich dobre. Kto był w sanatorium, to wie, że często są przydzielane ćwiczenia też z rozdzielnika. W 60-70 przypadkach te ćwiczenia są dobre, bo no powiedzmy, może nie za bardzo pomagają, ale przede wszystkim nie szkodzą. Więc te ćwiczenia, no może lepsze takie ćwiczenia niż żadne, tak bym powiedział. Ale można dobrać ćwiczenia bardzo indywidualnie do konkretnych schorzeń, do konkretnego problemu. To się da zrobić, niech mi Państwo wierzą. Ćwiczenia są bezpieczne, ale tak jak mówiłem, Państwo musicie te ćwiczenia wykonywać i Państwo musicie pracować w domu ze swoim kręgosłupem. Czyli to są jakby takie metody, które się wykorzystuje ja w pracy z chorobami kręgosłupa. Jak widzicie Państwo, nie kładę nacisku na fizykoterapię, nie uważam, że cud maszynki załatwią wszystko. Najważniejsza jest praca z pacjentem i praca pacjenta. Gwarantuję Państwu, jeżeli Państwo się zdecydujecie i będziecie chcieli podjąć tą, od razu mówię, niełatwą drogę, bo to nie jest proste. Proszę się nie spodziewać efektów w ciągu 2 dni. Czasami wymaga to praca półroczna, ale będzie nagrodzona tym, że Państwa problemy z kręgosłupem będą, no nie będę mówił, że znikną zupełnie, ale będą na tyle, że będziecie mogli normalnie funkcjonować. Tylko musicie wykonać pewien ruch. Nadać pewną, ja pomogę Państwu jak to zrobić, ale gro pracy musicie wykonać Państwo sami. Tego się nie da skrócić, niestety. Nie da się tego przyspieszyć. Wszystko musi mieć swoje miejsce i czas. Nie wystraszyłem Państwa? No dobrze. No i oczywiście profilaktyka, to jest najważniejsze. Najtańsze i najprzyjemniejsze. Co takiego ta profilaktyka? Pamiętaj o prawidłowej postawie. To jest bardzo ważne, proszę Państwa. Zobaczcie, jak wszyscy stoją. Albo tak, albo tak. Zobaczcie Państwo, jak siedzicie, prawda? To się dzieje nawet mimowolnie. Wy nawet nie jesteście w stanie czasami nad tym zapanować. Nikogo tu nie oskarżam, nie piętnuję. Ale tacy jesteśmy. Jak jesteśmy zestresowani, to co? Barki ten i tak się chowamy, prawda? Zamykamy się. Zobaczcie ludzi, popatrzcie Państwo na ludzi, którzy żyją w ciągłym stresie, jak wyglądają. Zobaczcie, jak wygląda ich ciało.
Chodzi z głową lekko uniesioną, a prostowanie pleców niech się stanie twoim nawykiem. Młodzież chodzi tak, prawda? Czapka tu i tak, prawda? I wszyscy ten. Głowa do góry, klatka do przodu. Życie jest piękne, proszę Państwa. A jeszcze piękniejsze bez bólu. Nie siedź długo przy biurku. Oczywiście, no tutaj jest oczywiście praca. Czasami są to rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, bo mamy taką pracę siedzącą i musimy kilkanaście godzin wytrzymać przy tym biurku, ale możemy sobie radzić. Możemy sobie zafundować lepsze krzesło, które by podpierało nasz odcinek lędźwiowy. Zrobimy sobie przerwę na jakiś czas, staniemy pod tego biurka, wyprostujemy się, prawda? Więc naprawdę warto myśleć o tym i dbać o to, bo to jest najtańsza profilaktyka. Znowu coś włączyłem. Przepraszam. Naucz się właściwie podnosić ciężkie przedmioty. No jak Państwo podnosicie przedmioty, cokolwiek upadnie. Prawda? Tu ciach i podnosimy. Po to mamy kolana, po to nam się te kolana zginają, żeby sprowadzić się do parteru troszkę i podnieść cokolwiek. Jak często podnosimy, szczególnie panie, matki, dziecko, prawda? Bierzemy tak i trzymamy tak dziecko. A trzeba się przybliżyć, przyciągnąć blisko ciała i przenieść ten cały ciężar właśnie na ciało. Taka pozycja, 25 kilo, 700 kilo tutaj. Wyobraźcie sobie? 25 kilo podnosicie w takiej pozycji. To jest prawie tona tu. Więc wystarczy robić to kilkanaście razy w miesiącu i mogą być problemy. Obuwie wygodne, miękkie. No i może teraz się narażę niektórym paniom, wysokie obcasy. Ja się śmieję, że to jest zemsta mężczyzn na kobietach. No więc mówię właśnie, mściliśmy. Niestety obcasy, proszę sobie wyobrazić dźwiganie takiego ciężaru przed sobą. Chodzi po prostu o to, że punkt podparcia przechodzi do przodu, środek ciężkości do przodu i powoduje to, że kręgosłup w odcinku szczególnie lędźwiowym wygina się w ten sposób. I to może determinować bóle kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe. Niestety obcasy, szczególnie wysokie, oprócz tego, że bardzo obciążają stopę, szczególnie palce, powodują to, że ten kręgosłup bardzo cierpi. Kilkanaście godzin chodzenia na takim obcasie, zresztą panie tutaj są, wiedzą, że chyba nie jest to najprzyjemniejsza rzecz. I to bardzo niszczy i bardzo powoduje, że nasz kręgosłup na tym cierpi. Także jeśli możecie, panie, to unikajcie obcasów. Wygodne miejsce do spania. Materac powinien być miękki, ale jednocześnie sprężysty. Zrezygnuj z miękkiej, dużej poduszki. Tutaj zachęcam Państwa, którzy macie na przykład problemy szczególnie z odcinkiem szyjnym, żebyście sobie rozważyli możliwość zakupienia czegoś takiego jak poduszka ortopedyczna. Ceny tych poduszek są bardzo różne, od 30 zł nawet do 500 zł. Powiem tak, tanie poduszki, nie wiadomo z jakiego materiału są wykonane, często są to chińskie jakieś rzeczy. Pianka poliuretanowa jest różnego pochodzenia. Poduszka ortopedyczna ma zadanie, bardzo ważne jest zachowanie tego kształtu. Jeżeli kupicie tańszą poduszkę, to ten kształt bardzo szybko, w ciągu pół roku może praktycznie zrobić się naleśnik. Więc warto zainwestować, oczywiście nie w jakąś szalonie drogą, z pamięcią, bo to producenci teraz naprawdę wymyślają cudowne rzeczy, ale taka z przedziału 150-200 zł poduszka na pewno przynajmniej 3-4 lata posłuży. Poduszka ortopedyczna ma to do siebie, że możecie spać i na brzuchu, i na boku, i na plecach. Ona oprócz tego, że utrzymuje naszą szyję w tej prawidłowej, neutralnej pozycji, dodatkowo powoduje delikatną trakcję, wyciąg. Jeżeli chodzi o choroby kręgosłupa szyjnego, bardzo niewskazaną pozycją dla kręgosłupa jest pozycja przeprostu. Ta pozycja może powodować różnego rodzaju zawroty głowy, szumy w uszach, drętwienia i tak dalej. Także zachęcam Państwa do unikania takiej pozycji, a to jest bardzo często, prawda, przy jakichś pracach,
odkurzaniu, sprzątaniu. Bardzo często ta głowa jest w takim przeproście. I niestety w czasie spania, czy śpimy nawet na jakimś jaśku, czy na jakiejś tam super poduszeczce, nie jesteśmy w stanie kontrolować. I często stajemy rano z zawrotami, szumami, bólami głowy, bólami promieniującymi do ręki i tak dalej. Wystarczy zmienić tylko tą poduszkę. Wdrożyć odpowiednie ćwiczenia i często jest to efekt naprawdę zadowalający. Wstawaj z łóżka stopniowo. Jak my wszyscy wstajemy najczęściej? Prawda? A budzik dzwoni tak, że już jest limit czasu. Wszystko opracowane, prawda? Wstajemy raz, szybko się zrywamy. To jest też bardzo niedobre. Powinniśmy wstać, przeciągnąć się, odpocząć chwilę, spowodować to, żeby układ krążenia zaadoptował się do pozycji w pionowej i nastawić sobie nawet te 5 minut, 10 budzik wcześniej, żeby mieć czas właśnie na to, na tą adaptację. Kręgosłup bardzo nie lubi szybkich zmian. Wierzcie mi Państwo, takie szybkie czasami zerwanie się może powodować, że coś tam może strzelić. To samo dotyczy zakładania butów chociażby, prawda? Szczególnie rano, kiedy mięśnie są nierozgrzane, prawda, jeszcze nieprzystosowane do tej codziennej aktywności, mogą być takie właśnie nieprzyjemne incydenty w postaci tak zwanej rwy kulszowej. I znam pacjentów, którzy podnosząc deskę klozetową w takiej pozycji zostali. Już nie byli w stanie się wyprostować. Także takie rzeczy też się zdarzają, więc Państwa uczulam. Może to są takie banalne rzeczy, wielu Państwa pewnie słyszało i wie o tych rzeczach, ale warto o tym sobie przypominać. I postępować ze swoim kręgosłupem, wiecie Państwo, tak, jeżeli ktoś kiedykolwiek miał ból kręgosłupa, rwę kulszową, to tak postępować z tym kręgosłupem. On nas zmusza, ten ból, do tego, żebyśmy zaczęli o niego dbać. Czyli chodzimy wyprostowani, schylamy się powoli, podnosimy ciężary odpowiednio, bo ból powoduje to, że my taką pozycję zachowujemy. Przypomnijcie sobie, jeżeli ktoś miał, jak się zachowujemy, jak kiedy nas boli. I tak powinniśmy na co dzień jakby funkcjonować z naszym kręgosłupem. Wykonuj systematycznie zlecone ćwiczenia. Jeśli Państwo macie, naprawdę to jest droga do zdrowego i bezbolesnego kręgosłupa. Uwierzcie mi Państwo, nie ma cudownych maszynek. Ten ból wróci. Jeśli będziecie systematycznie ćwiczyć, gimnastykować się, jest to droga do pozbycia się tych bólów. Joga. Jeżeli Państwo uprawiacie, mieliście możliwości, też oczywiście wprowadzanie bardzo to delikatnie tego wszystkiego, ale też jest bardzo fajną formą dbania o kręgosłup. Sztuki walki, szczególnie dla dzieci. Problem skolios u dzieci praktycznie dotyczy 70%. To są przyszli moi pacjenci. Może nie powinienem o tym mówić, ale to tak niestety jest. Jeśli Państwo wiecie, jak dzieci, plecaki są czasami cięższe od tych dzieci, jak te słonie czy te wielbłądy biegają z tymi plecakami, ławeczki są niedostosowane, parę godzin w szkole, następne kilkanaście godzin przy komputerze i mamy potencjalnego pacjenta z zespołami bólowymi kręgosłupa w wieku 20-17 lat. Najmniejszy mój pacjent z zespołami bólowymi to był 15-latek, wyobraźcie sobie Państwo. Czyli dosyć wcześnie. Więc też należy na to zwracać uwagę. Czyli wykonywanie systematycznych ćwiczeń, na przykład sporty walki wszystkie, bardzo są dobre dla młodych ludzi, bo one rozwijają bardzo tak systematycznie i przede wszystkim jakby wszystkie partie mięśni, wszystkie partie ciała są odpowiednio jakby może dopieszczone, czyli są, rozwijają się. Więc zachęcam Państwa dla młodych ludzi, jeśli macie to, wysyłać ich na różnego rodzaju judo, karate, taekwondo. Naprawdę warto w tym okresie, szczególnie 6-15 lat, kiedy najwięcej te skoliozy postępują, pilnować tych naszych dzieci i je oglądać. To Państwo jako rodzice najszybciej możecie wyłapać, że coś się dzieje z tym kręgosłupem niedobrego. Wystarczy tylko popatrzeć na dziecka. Oko matki jest bardzo wrażliwe i od razu wychwyci, że coś się, że łopateczka odstaje, że trójkąty są nie takie, jak powinny być. I to jest już pierwszy sygnał, żeby coś z tym robić, nie czekać. Dbać o prawidłową wagę ciała, dieta, żywienie i tak dalej. Nie będę o tym mówił, bo Państwo dobrze wiecie, co nam serwuje nasz przemysł spożywczy. Trudno to nazwać jedzeniem. Więc musimy o to, tego pilnować sami. A jeśli chodzi o te ćwiczenia, które tam napisałem, to
Znaczy, wie pan, jeżeli nikt nie ma dolegliwości bólowych jeszcze z kręgosłupa, to powinien po prostu być aktywnie żyć, stosować ćwiczenia rozciągające, wzmacniające i tak dalej. Jeśli są już problemy, dobrze jest, żeby to było zalecone przez fizjoterapeutę, czy specjalistę. Czyli to jest dobry model, żeby dobrać ćwiczenia, bo nie każde ćwiczenia, nawet lecznicze, są dobre. W zależności od tego, jakie partie, które mięśnie chcemy wzmocnić, które chcemy rozciągnąć, powinniśmy dobrać te ćwiczenia do pacjenta. W przypadku, kiedy chcemy po prostu profilaktycznie zadbać, wystarczy, że będziemy aktywnie żyć, biegać, ćwiczyć, jeździć na rowerze, chodzić na basen. To już nas w jakiś sposób zabezpieczy przed problemem. No i na koniec, proszę Państwa, myślmy pozytywnie i unikajmy stresujących sytuacji. Na początek proponuję wyłączyć telewizor i go nie oglądać. Dziękuję bardzo.